prawo jazdy, stres, nauka jazdy i egzamin państwowy na prawo jazdy, jak sobie poradzić ze stresem na egzaminie, tematy, które poruszam w tej serii wideo. Witam Cię serdecznie, mówi Paweł Stan. Na co dzień zajmuję się pracą ze świadomością i podświadomością, przy okazji tworząc nagrania audio wspierające rozwój osobisty. W tym wideo dzielę się z Tobą wiedzą o tym, jak skutecznie przygotować się do egzaminu na prawo jazdy. Zauważ, że nie mówię, jak poradzić sobie ze stresem na egzaminie, pytanie, na które najczęściej szukacie odpowiedzi. Ponieważ kiedy skutecznie przygotujesz się do egzaminu, stres, jeśli jest, jest minimalny i motywujący i wspierający. Po pierwsze zrozum, że stres na egzaminie nie bierze się ze złego czy dobrego przygotowania, z posiadanych umiejętności jazdy, tego czy uczysz się u dobrego czy bardzo dobrego instruktora, czy masz wyjeżdżone 30 czy 130 godzin. To oczywiście ma wpływ, ale stres bierze się przede wszystkim z Twoich podświadomych reakcji na otaczającą rzeczywistość, na to, jak Cię oceniają, jak Cię ocenią, czy dasz sobie radę na egzaminie, czy Ci się uda, czy nie popełnisz jakiegoś głupiego błędu. I na ogół stres zwiększa się, gdy egzamin jest coraz bliżej. Stres bierze się z Twoich myśli i wyobrażeń powstających w czasie oczekiwania na egzamin. Nie zależy od tego, jak dobrze umiesz jeździć, ale zależy od tego, co myślisz o swojej umiejętności jazdy. Zapamiętaj, im lepiej oceniasz swoje umiejętności, tym mniejszy stres przeżywasz. Im pewniej czujesz się za kierownicą, tym spokojniej zdajesz egzamin. Nie chodzi tutaj jednak o Twoje świadome myślenie, ale właśnie o podświadome przekonania, które wpływają na to, jak postrzegasz świat i jak reagujesz na różne sytuacje w świecie, na to, co się dzieje. Jeśli podświadomie nie czujesz się pewnie, im bardziej będziesz się skupiać na stresującej sytuacji, tym bardziej będziesz pogłębiać swoją niepewność. Wniosek, jaki z tego możesz wyciągnąć, jest taki, że o swój spokój na egzaminie lepiej zadbać wcześniej, po prostu budując swoje trwałe, niezależne od sytuacji, poczucie pewności w samochodzie. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? Większość ze zdających, których spotkałem, skupiała się głównie na jazdach. Głównym elementem w zdobywaniu umiejętności prowadzenia samochodu była praktyka na drodze. Wskazówki instruktora, normalny ruch uliczny i trasy egzaminacyjne to po prostu standard. Jednak mało kto myśli, mało kto wie o tym, że oprócz tej praktycznej nauki można stosować również trening mentalny, nazywany również treningiem wyobrażeniowym czy wizualizacją. Nie mówi się o tym, ponieważ nie uczy się tego w szkole i prawdopodobnie Ty również nie masz o tym pojęcia, a dzięki najprostszemu śledzeniu w myślach swojej techniki jazdy, sytuacji na drodze, umiejętności, które chcesz nabyć, znacząco zwiększasz szybkość swojej nauki. Te techniki powszechnie stosuje się m.in. w sporcie. W latach 80. ubiegłego wieku na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono eksperyment, w którym grupę koszykarzy podzielono losowo na 3 podgrupy, z których każda miała ćwiczyć rzuty do kosza. Pierwsza grupa po prostu ćwiczyła rzuty na sali, druga grupa tylko wyobrażała sobie w stanie relaksu, jak rzuca do kosza, trzecia grupa ćwiczyła rzuty na sali i w stanie relaksu wyobrażała sobie, jak rzuca. Kiedy po miesiącu sprawdzono wyniki graczy, okazało się, że ci, co ćwiczyli na sali i wizualizowali swoje celne rzuty, osiągnęli o ponad 30% lepsze wyniki niż pozostałe grupy. Nie ma w tym nic dziwnego, większość ludzi lepiej działa w stanie relaksu niż nadmiernego napięcia. Do tego nasz mózg nie odróżnia rzeczy wyobrażonych od rzeczywistych. Odsyłam Cię tutaj do ćwiczenia wpływ wyobrażeń na ciało. Polecam Ci trening mentalny, możesz zacząć bez niczego, wystarczy Ci Twoja koncentracja. Dzięki temu budujesz swoje nastawienie, uczysz swoją podświadomość, jak ma reagować w danej sytuacji i Twoje nastawienie wpływa na Twoje reakcje i na to, co Cię spotyka. I jeszcze kilka wskazówek, jak przygotować się do egzaminu na prawo jazdy, co zrobić, aby stres na egzaminie był jak najmniejszy. Po pierwsze, pracuj nad swoimi umiejętnościami prowadzenia samochodu. Jeśli zabraknie Ci umiejętności, to nie pomoże spokój na egzaminie. Jeśli będziesz mieć umiejętności, a stres Cię pożre, również się nie uda. Musisz mieć w sobie i umiejętności, i spokój, i koncentrację. Buduj swoją pewność siebie w samochodzie, możesz stosować nagrania, afirmacje, wizualizacje. Twoja świadomość wpływa na jakość Twojej jazdy tak samo, jak jakość Twojej jazdy wpływa na Twoją świadomość. To jest takie sprzężenie zwrotne. Ciesz się i baw jazdą samochodem. To ma przynosić Ci radość, a nie udrękę. Radosny umysł uczy się szybciej, a ciało jest zrelaksowane. Edukuj swojego instruktora do chwalenia Twojej jazdy. Robisz o wiele dłuższe kroki w nauce, gdy Cię chwalą, niż gdy krytykują. Ten temat rozwinę jeszcze. Stosuj trening mentalny. Termin egzaminu wybierz bezpośrednio po kursie. Jeżeli nie jest to możliwe, postaraj się, aby przynajmniej raz w tygodniu odbyć jakąś jazdę samochodem. Jest to ważne, bo dzięki temu utrwalasz swoje umiejętności, nie zapominasz. Przed egzaminem wykup dodatkowej jazdy, najlepiej wykup również jazdy na placu egzaminacyjnym, jeśli to możliwe. Choć instruktorzy mówią, że każdy rękaw jest taki sam, to na placu egzaminacyjnym jest zupełnie inna atmosfera. Jeśli nie masz możliwości jazdy na placu egzaminacyjnym, to przynajmniej pojedź tam i zobacz, jak zdają inni, jak to wygląda. Sprawdź, jak się czujesz, wykorzystaj dostępne środki do poczucia się pewnie, tutaj, jeszcze przed egzaminem. W czasie oczekiwania na egzamin polecam Ci ćwiczenia medytacyjne, wizualizacje albo po prostu medytację. Wystarczy najprostsza medytacja z oddechem. Oczywiście, jeśli jeszcze masz minimum tydzień do egzaminu, to polecam Ci mój trening antystresowy na prawo jazdy. Znajdziesz go na stronie naprawojazdy.com. To tyle na teraz. Sukcesów Ci życzę, mówił Paweł Stan.